Z późniejszym papieżem, jeszcze przed tym kardynałem Wojtyłą, spotkałem się wtedy, gdy był jeszcze kapłanem. A było to tak, że przed 1960 rokiem jechałem z Lubelszczyzny z rekolekcji do Krakowa na trasie Lublin-Kraków. No, to był gdzieś tak początek kwietnia. Obudziłem się, podszedłem do okna, pogoda była brzydka. Patrzę się, z prawej strony stoi tam jakiś ksiądz. Podszedłem do niego, przedstawiłem się, on się też przedstawił, że to Wojtyła. Ale jakoś rozmowa nam się nie kleiła. On pewno był zajęty swoimi problemami filozoficznymi, a ja byłem zmęczony po rekolekcjach. Także bardzo krótko ze sobą rozmawialiśmy. A potem spotkałem się z nim w Krakowie, przy ulicy Kanoniczej, mianowicie z proboszczem Świętego Krzyża, księdzem Olszańskim. Poszedłem go prosić, aby miał rekolekcję w Warszawie u Świętego Krzyża. To właściwie proboszcz Olszański prosił. No i zgodził się mieć tę rekolekcję i wtedy zobaczyłem, w jak wielkim ubóstwie mieszkał. To była taka cela bardzo, bardzo ubogiego zakonnika. No, tak. A potem to spotkałem się z nim no nie jeden raz w mojej parafii. Na przykład jeszcze wtedy, gdy był wikariuszem generalnym, a nie był ordynariuszem. I to też było tak przed rokiem 1960. Zaprosiłem go z nabożeństwem, miał to nabożeństwo i potem, jak to zazwyczaj bywa, ksiądz proboszcz dziękuje celebransowi za to, że celebrował nabożeństwo. Więc ja mu podziękowałem, ale równocześnie takie życzę, że niektórzy proboszczowie składają jakieś tam życzenia. I ja też złożyłem wtedy Wojtyle życzenia. Mianowicie, te życzenia były bardzo odważne. Pierwsze życzenie takie, aby został rychło ordynariuszem w Krakowie. Drugie życzenie, aby rychło został kardynałem. I trzecie życzenie, sam się dziwię, że wtedy właśnie takie życzenie składałem, aby zasiadł na stolicy apostolskiej, by był papieżem. To było przed soborem jeszcze. To myśl niezmiernie odważna. Złożyłem mu to życzenie. I tak nawet niektórzy się wszyscy dziwili. Wydaje mi się, że ja byłem pierwszy, który mu złożył takie życzenie, aby zasiadł na stolicy apostolskiej. Bo niewątpliwie potem wielu składało mu te życzenia, ale chyba ja byłem pierwszy, dlatego, bo on jeszcze wtedy był tylko wikariuszem, a nie był ordynariuszem. No i tak, takie to było nasze spotkanie z kardynałem późniejszym Karolem Wojtyłą. Z kardynałem Wojtyłą znałem się, współpracowałem ściśle 20 lat. Najpierw jako proboszcz wielkomiejskiej parafii w Krakowie pod wezwanie Matki Bożej Lurdeńskiej i równocześnie duszpasterz akademicki. To spotykaliśmy się 10 lat. A potem kardynał postawił wniosek papieżowi, abym otrzymał sakrę biskupią i ten sakrę otrzymałem w 1970 roku. Cóż, Wojtyła to był człowiek, który po duszpasterzku chciał mieć koło siebie masy. Chciał mieć koło siebie dziesiątki, setki, tysięcy ludzi, miliony. Ja wtedy prowadziłem duszpasterstwo akademickie właśnie w parafii Matki Bożej Lurdeńskiej.
No, dałem parę ogłoszeń na ambonie, ale oczywiście nic z tego nie wie nikt. Ogłoszenie było tej treści, że u nas są konferencje akademickie na początku w każdy wtorek o godzinie 8 wieczorem, a to tam przyszło kilkanaście osób. Myślę sobie, nie tędy droga. Wobec tego rozpocząłem akcję inaczej. Maszerowałem, chodziłem pomiędzy przystankiem tramwajowym a domami akademickimi. Tam i z powrotem krążyłem i patrzyłem się na młodzież, która wracała. O ile ktoś pochwalił Pana Boga albo uśmiechnął się do mnie, to ja sobie pomyślałem, on jest mój. Podchodziłem do niego i mówię, widzę, że jesteś pobożnym człowiekiem, pochwaliłeś Pana Boga, spotykając księdza. Słuchaj, my tu mamy wieczorem duszpasterstwo akademickie. Wiesz co, przyjdź, zgłoś się do nas, a przy opatku wigilijnym powiesz mamie, że należysz do duszpasterstwa akademickiego, na pewno się ucieszy. No bądź uprzejmy, przyjdź, czekam na ciebie, będę cię szukał w kościele, czy ty tam będziesz, a przyjdź na pewno, wielu innych przyjdzie. I to zachęcanie takie połączone z humorem, z dowcipem, z uśmiechem, ono było skuteczne. Przychodzili i przyszli. Na pierwszy raz na taką konferencję zebrało się ich prawie 800. To był fenomen w skali Krakowa, może w skali polskiej. No, jak się Wojtyła dowiedział, bo mu powiedziałem, to zaraz na przyszły tydzień Wojtyła przyszedł. A, to była jego rozkosz. Spotkać się z tą młodzieżą. Mówił do nich wspaniale, fantastycznie. Zachęcał, żeby przychodzili i przychodzili. No to był rasowy, typowy duszpasterz. A dobry duszpasterz nie może zapominać o młodzieży. I Wojtyła oczywiście bardzo sobie cenił spotkania ze starszymi ludźmi. Bardzo sobie cenił, ale jako rasowy, dobry duszpasterz musiał zwracać uwagę na młodzież i właśnie z tą młodzieżą lubił się spotykać, lubił się kontaktować. Przemawiał do tej młodzieży bardzo tak zrozumiale, bardzo przekonywująco, no tak, że te jego kontakty wypadały bardzo dobrze. Chociaż na samym początku, jak wrócił z kulu, to tak mówił niekiedy trochę ponad głowami, no tymi pojęciami psychologicznymi, filozoficznymi, ale to był człowiek z natury głębokiej inteligencji i wnet się nauczył, że nie tędy droga, że musi mówić w sposób jasny, przejrzysty, zrozumiały i to było później cechą jego przemówień. Wszystko zrozumiałe, wszystko jasne, wszystko oczywiste i gdy dziś się weźmie któryś tam tom z tych 70 tysięcy, cokolwiek się przeczyta, to wszystko jest jasne, wszystko jest przejrzyste, wszystko zrozumiałe. To jest Wojtyła. No, takie na przykład fantastyczne były spotkania opłatkowe. To zapowiadałem przed tym, że kardynał przyjdzie łamać się z młodzieżą opłatkiem. No to cóż, kościół, o ile był nabity na chórku i na dole, kościół, o ile był nabity, to pomieścił około 2000 ludzi, ale na opłatek przychodziły 4000 z pobliskich domów akademickich, bo 2000 stały koło kościoła, a 2000 w kościele. No i teraz jak się łamać opłatkiem? Takie łamanie się z opłatkiem no, trwało minutę do 3 minut. No to oczywiście Wojtyła by musiał 20 godzin się łamać. Wobec tego ja zapraszałem 8 innych księży i szliśmy powiedzmy w tłum. Wojtyła szedł i 7 innych księży łamaliśmy się tym opłatkiem. To były fantastyczne przeżycia. A ta młodzież taka wspaniała. Był bardzo taki, powiedzmy, zrównoważony w swoich przemówieniach. Był rok 68, wiadomo, te wielkie rozruchy młodzieżowe. Tak, no, przecież po ulicach krakowskich krążyły setki młodych i wiadomo było, jakie były awantury, jak policja, jak milicja pilnowała, jak wszędzie było wszystko obstawione. No i młodzież czekała, kiedy Wojtyła przyjdzie.
do kościoła. Kiedy Wojtyła się odezwie do młodzieży? No to ja tak czekałem coś 10 dni, a później poszedłem do Wojtyły i mówię tak, no młodzież czeka na księdza kardynała. A on mówi tak, wybieram się do nich. I przemawia od ołtarza. To był dyplomata. Wiedział, że jakby coś tak powiedział lekko przeciwko rządowi, a to by były rozruchy. Biliby ich pałkami, wyrzucaliby ich z uczelni. No i w końcu, co by to dało, nie? Dlatego Wojtyła mówił bardzo spokojnie. Wszyscy wiedzieli, że jest z młodzieżą, że jest przeciwko rządowi. Wszyscy to wiedzieli, ale równocześnie wiedzieli, uważajcie, nie dajcie się sprowokować, bo was powyrzucają z uczelni. Oczywiście to filozof, dyplomata, praktyczny człowiek. No i tak miał to takie to przemówienie, pełne równowagi, pełne przemyślenia sytuacji. Wojtyła wybrał tą metodę spokoju, nie angażowania się w te uliczne demonstracje, bo w końcu nic to nie dawało, a przynosiło olbrzymie szkody. Tak, a Warszawa się ta pilnowała sama, a Kraków musiał się też sam pilnować. Raz się wybrał do pierwszego sekretarza. Nie wiem, jak on się ten sekretarz nazywał. I poszedł właśnie mówić na tematy naszego kościoła w Krakowie. Na temat katechizacji, na temat budowy kościołów, na temat młodzieży akademickiej. Poszedł i tam z nimi rozmawiał długo, stawiał zdecydowanie postulaty duszpasterskie. To się rozeszło dość głośnym echem po całym Krakowie, po całym województwie, a nawet po Polsce, ta wizyta Wojtyły u pierwszego sekretarza. I chociaż Wojtyła tam zdecydowanie stawiał postulaty Kościoła katolickiego, to jednak ogólnie komuchy przyjęły tą wizytę pozytywnie. Określili, że to było coś, że to było z jego strony coś dobrego, jakiś powiedzmy gest w kierunku socjalizmu. Tak. No gest jaki, żeby ustępowali. Tak, żeby ustępowali. A co ja bym jeszcze powiedział? Mianowicie, no cóż, głęboki teolog, powiedziałem, mówił o Bogu. Bo to tak o tym Bogu dzisiaj nie mówią. Ale Wojtyła to był ten, który mówił o Bogu, posiadając bardzo głęboką, żywą wiarę. To był ten, który był człowiekiem gorącej modlitwy. I tę jego żywą wiarę widać było przy odprawianiu szczególnie mszy świętej. Ci, którzy mieli po prostu tę radość, że uczestniczyli we mszy świętej w Watykanie o godzinie 7 w tamtej kapliczce, bo przecięcie to tak gdzieś 50-60 ludzi brało udział w tej mszy, no to widzieli, ja też byłem świadkiem tego, jak w czasie mszy świętej Wojtyła po prostu się zmieniał. Jego twarz nabierała rumieńców, kolorów, była trochę ta twarz taka różowa, oczy miał zamknięte i bez przerwy było widać na jego twarzy, że on z kimś rozmawia, że on z kimś dyskutuje, że on z kimś po prostu prowadzi bardzo, bardzo serdeczny dialog. No to był Wojtyła, który właśnie prowadził rozmowę z Chrystusem, który się uobecniał, prawda, we mszy świętej. I to wszyscy widzieli. Ja też to widziałem. To miało miejsce nie tylko w Rzymie, ale na przykład w Krakowie jedni państwo, tam małżeństwo pewne, pamiętam, wchodzą do zakrystii na Wawelu i mówią tak, chyba kardynał jest coś chory. A dlaczego? Bo w czasie mszy miał taką zaróżowioną twarz.
taką jakąś inną twarz miał ten Wojtyła. No to właśnie, to było jego przeżycie z Jezusem Chrystusem. To nie tylko było w Rzymie, ale gdzie indziej też, między innymi w Krakowie, na Wawelu. Przeżyciem Mszy Świętej. No a poza tym inne formy pobożności, na przykład pamiętam raz, jechaliśmy z Gdańska do Krakowa poprzez Warszawę. Jechał kardynał Wojtyła, jechał biskup Oblicki i ja. Zatrzymaliśmy się w Warszawie na krótki odpoczynek i na obiad u arcybiskupa Dąbrowskiego. No, postanowiliśmy, że o godzinie drugiej ruszamy do Krakowa. O godzinie drugiej przy samochodzie jest biskup Grobicki, jestem ja, ale Wojtyły nie ma. Czekamy 5 minut, 10 minut, Wojtyły nie ma. Poszliśmy do mieszkania księdza arcybiskupa, szukamy, Wojtyły nigdzie nie ma. W pewnym momencie ja otwieram drzwi do zakryści i widzę Wojtyłę przy 13 stacji Drogi Krzyżowej. Był to wtedy piątek, ale powiadają, że on Drogę Krzyżową odprawiał, ci, co byli blisko niego, że odprawiał codziennie. Albo na przykład taki inny przejaw pobożności jest beatyfikacja błogosławionej Karoliny Kuskównej w Tarnowie. No, dzień był trochę taki ciężki, trochę parno było. Nabożeństwo trwało przeszło 2 godziny. Trwało przeszło 3 godziny. Przy beatyfikacji odmawia się litanie do wszystkich świętych. Kardynał Wojtyła, mimo że miał klęcznik obok, klęczał na 2 kolana cały czas podczas tej litanii do wszystkich świętych. No, po prostu dał taki fizyczny wysiłek. Skończyło się nabożeństwo. No to każdy trochę zmęczony uciekał do jakiegoś tam punktu, gdzie się mógł zatrzymać. Ja sobie tak jeszcze zostałem trochę. W pewnym momencie była już taka pustka na ołtarzu polowym. Otworzyłem drzwi do zakryści. No nie było tam nikogo. Ale był Wojtyła na klęczniku, który jeszcze się modlił. Nie starczyło mu tych 3 godzin modlitwy. To jest Wojtyła, to jest jego pobożność. A ile razy byłem w Watykanie, bo często jeździłem do Watykanu po tych 20 latach spotykania się w Krakowie. Przejeżdżałem raz na rok w Krakowie. Byłem w Rzymie 2 tygodnie. Wtedy spotykałem się z Ojcem Świętym często w dwójkę. Oprócz tego, że byli sekretarze, ci dwaj, którzy zawsze są, no tośmy sobie opowiadali. O, jak lubił żartować, jak lubił słuchać anegdoty. Tak wesoło było, śmiał się. Czasem to mu łzy z oczu szły, gdy tak się śmiał. Tak nam tam było w tym Watykanie pogodnie, radośnie. To był człowiek nasz. To był człowiek, który każdemu niósł serce na dłoni. To był człowiek, który dla każdego znajdował czas. To był człowiek, gdy na przykład przyszedł proboszcz i występował z jakąś inicjatywą. Może by tak duszpasterstwo prowadzić, może tak. To Wojtyła zawsze pochwalił, zawsze mówił, proszę tak pracować. Knotka telejącego się nie zagasił, tylko zawsze popierał, proszę pracować, proszę realizować swoje intencje. I każdy od niego wychodził podniesiony na duchu, bo widział, że Wojtyła popiera jego pracę, jego inicjatywy. I zawsze miał bardzo dużo serdeczności. Tak jakoś umiał się ciepło patrzeć na każdego, uśmiechu dużo przy tym było oczywista. No także wszyscy z radością szli do Wojtyły, do kardynała. Było mianowicie zebranie w parafii karmelitów włoskich. Przy karmelickiej,
było zebranie duszpasterskie. Referat miała pani Półtawska, ja też miałem referat. Referat na jaki temat? Na temat rodziny. I między innymi na temat unikania aborcji, stosunków przerywanych i tak dalej. Ta była tam dyskusja. A jeden z Powoszu, znam jego nazwisko, ale nie będę już mówił, mówi tak. No tak my sobie tutaj gwarzymy, tak sobie to uradzamy, tak sobie opowiadamy, że to życie powinno iść w ten sposób, że tak trzeba układać, a życie jednak odbiega od tego, co my tu mówimy. I wtedy Wojtyła raz widziałem w życiu czarną pięścią. Czarną pięścią. Powiedział, tej koncepcji przyjąć nie możemy. Wszyscy panie, co się stało, żeby Wojtyła czarną pięścią, a raz w życiu go widziałem, nie? No. I ten proboszcz to był sąsiad karmelitów boskich, sąsiad. I u mnie jest odpust na Matkę Boską Lurdeńską zaraz w niedzielę, bo jakoś w piątek było zebranie, a w niedzielę był u mnie odpust. Oczywiście Wojtyła jako ordynariusz był proszony, no, a ten proboszcz czuł się trochę, no, jakoś tak, czuł się trochę nieswój. Uważał, że kardynał tu za daleko się posunął. No i nie przyszedł na to spotkanie obiadowe. I wtedy, proszę, to jest Wojtyła. Bierze bilecik i mówi tak. Kochany Mareczku, nie gniewaj się, przyjdź do nas. Dał panu muszę, mucha, kierownik i mówi, zawieź to i niech przyjedzie do nas. No, czy to nie jest wymowa? No, pamięta, że przeholował, powiedzmy, w tej gorliwości o porządek moralny, nie? Ale równocześnie jak to, no. Chętnie go wszyscy słuchali i to bardzo chętnie go słuchali. Robił zebrania raz w tygodniu. Ktoś mi wtedy wszystko omawiali, co potrzeba. Tak, i równe nawet gospodarcze sprawy. Gospodarcze sprawy to rozumiał. Mógłby ktoś pomyśleć, że to taki filozof wielki, teolog, rzeczywiście filozof i teolog, ale na ekonomii się znał. Na przykład ksiądz kanclerz Kuszkowski raz za razem chodził do Wojtyły i mówił tak. Nie ksiądz kardynał zabronił przyjmować ofiar z okazji kolędy. Mówi, bo to tak, jakoś ludzie tego nie lubią. Wojtyła nigdy nie zabronił. Nie zabronił. I odnosił się tak spokojnie do tego. Owszem, kazał na początku 1/10, a później 1/4 z ofiar, które księża otrzymali na kolędzie, składać na budowę kościołów. I powiedział Wojtyła, mówił tak, nie wiadomo jakie czasy przyjdą. Może to będzie część utrzymania, które ksiądz powinien mieć. No, jaki realista? Ja się bardzo dziwiłem, bo to tak wszyscy mówią, a po co te ofiary kolędowe, po co, a Wojtyła się patrzył realnie na to. O radę to nie prosił. Rzadko. I to chodziło o takie sprawy organizacyjne, a nie o takie ideowe, no bo on sam wiadomo kim był, głębokim teologiem, także chodziło tylko o organizację, o rady się nie pytał, ale jak było zebranie biskupów, to zawsze wolne wnioski. Kto coś ma do powiedzenia, no to tam biskupi mówili swoje różne sprawy. W sumie to ten Wojtyła to był taki, wszyscy, no bo rzeczywiście mają powód.
uważają to geniusz, to ktoś nadzwyczajny. A to ci w spotkaniu codziennym był najprostszy człowiek, taki oto jak my teraz siedzimy w dwójkę albo z Panem. Najzwyklejszy swój człowiek, prawda, kulturalnie uprzejmy, wyrozumiały, to był Wojtyła. Miał wyjechać jakoś na trzeci dzień na konklawę i miał nabożeństwo w kościele mariackim. Już nie wiem jakie, ale miał. Ja też byłem na tym nabożeństwie i po tym przy kolacji siedzę obok Wojtyły i on wtedy zachował się, powiedziałbym, dość nerwowo. Tak dość dziwnie się zachował. Wspominał, że na poprzednim konklawie było tyle, a tyle głosów i tak zaczął mówić o tych głosach. Ja sobie wtedy pomyślałem, pewno przypuszcza albo obawia się, że mogą go wybrać. Wtedy tak wywnioskowałem przy tej kolacji na skutek tego, jak on się zachowywał i co mówił. Także to on przewidywał, że coś może być. Przewidywał. Zaraz po pierwszym konklawie, jak przyjechał po pierwszym konklawie, no to byliśmy, jak kardynał przyjeżdżał z jakiejś tam dalszej podróży, to kurialiści się zbierali, no i szli na kawę, na podwieczorek i wtedy też tak było. Wojtyła przyjechał z pierwszego konklawie, gdzie został wybrany Jan Paweł I, tak, przyjechał i sobie siedzimy i opowiadamy. I ksiądz Kuszkowski mówi tak, no to się jeszcze nie zdarzyło, żeby Polak mógł być wybrany papieżem. To się jeszcze nie zdarzyło. Kuszkowski mówi tak, ale może się zdarzyć. No, a Wojtyła wtedy się tak zachował trochę dziwnie. Mówi tak, no to zależy jak się głosuje, jak się tego... Wojtyła nigdy nie mówił na temat wyboru papieża, a wtedy mówił o wyborze papieża przy tym spotkaniu, że różnie się zdarza. Miałem wizytację kanoniczną tam na Podhalu, wizytację kanoniczną, tak, i z jednej parafii jechałem w drugą, ale tam trzeba było dopiero być za godzinę, dlatego stanąłem sobie na poboczu drogi i czekałem, żeby przyjechać na czas, a nie zawczas, prawda? No tam wtedy górale się wystroili, panie, 20 dziewczynek, 20 chłopców, wszystko w strojach góralskich, panie Bryka, w cztery konie, no parada na 102. I tak czekałem w tej paradzie, a tam przejeżdżał jakiś niemiecki reporter z czasopisma niemieckiego, które wychodzi w Hamburgu na motocyklu, prawda, patrzy, co to za cuda tutaj, jakieś dziwy takie wielkie, no i zaczął fotografować. Zaczął, porobił te zdjęcia i dał do tego swojego tygodnika w Hamburgu. W międzyczasie Wojtyła został wybrany papieżem. I teraz na gwałt we wszystkich redakcjach europejskich, panie, szukają papieża, szukają jakichś zdjęć, które by, prawda, mówiły, że to jest ten papież. No to ktoś tam sobie pomylił i patrzy się na te zdjęcia tego niemieckiego, prawda, takie ładne tu wszystko, panie, biskup siedzi, to pewno jest Wojtyła, nie? No i tam podpisali tak, gdy biskup w Krakowie jedzie w teren, partia nie ma nic do powiedzenia.
No i że tak pomylili, prawda? Ja potem zadzwoniłem Dziwiszowi, że to jest pomyłka. No to on tam znowu do tej redakcji przedzwonił, żeby tego zdjęcia nie umieszczali, bo to, no bo to nie odpowiada rzeczywistości. No i tak to było.